Każdy polski entuzjasta RPG-ów ma dla Gothica specjalne miejsce w swoim cyfrowym serduszku. Jasne, po niemal 20 latach rozwoju gamingowego świata produkcji Piranha Bytes można sporo zarzucić. Tak od strony grafiki, interfejsów czy mechaniki, jak od designu questów, spójności świata czy dialogów. Niemniej Gothic pozostaje grą, która ustanowiła standardy tego, co rozumiemy pod pojęciem komputerowego RPG, a dziś jeszcze widać jej wpływ chociażby w rodzimym Wiedźminie. Jak internet długi i szeroki, podkreśla się niepowtarzalny klimat, lubialnych bohaterów, doskonały dubbing i wciągającą fabułę. Jednocześnie nikt nie podjął się jakiejkolwiek interpretacji Gothica, to też na ogół tkwi on zamknięty w szufladzie jako zasuszony klasyk, do którego wraca się raz na kilka lat, żeby pośmiać się z grafiki i topornego sterowania, popławić się trochę w uczuciu nostalgii, popłakać, że kiedyś to było, a takich gier to już teraz nie robią. Z pomocą Erika Hoffera, Slavoja Žižka i Louis Althusera spróbuję coś z tego kultowego roleplaya wycisnąć. Ale najpierw intro. A, no i oczywiście spoilery w drodze. Najistotniejsza będzie dla mnie kategoria ideologii i związanych z nią mechanizmów. No bo czym jeśli nie wariantem techniki dobrego i złego gliny, techniki par excellence manipulacyjnej, jest początkowa sekwencja z gry. Trafiamy do kolonii, dostajemy po gębie od Bulita i jego kumpli. Przed oprychami ratuje nas sympatyczny Diego, ale obydwaj są przecież przedstawicielami tej samej machiny ideologicznej, jaką jest stary obóz. W interesie obydwu jest pozyskanie nas na rzecz swojej frakcji. Moment wkroczenia bezimiennego do górniczej doliny jest momentem, w którym zaczyna się coś na wzór psychomachii, czyli walki o duszę naszego bohatera toczonej między starym obozem, nowym obozem i obozem na bagnach. Walka ma charakter ideologiczny. Jest oddanie się bohatera na usługi jednego ze stronnictw. Od początku zostajemy postawieni w sytuacji ograniczonego wyboru, co notabene jest kolejną techniką manipulacyjną, bo niby... Każdy, kto tu trafia, ma wybór. Ale co to za wybór, skoro... W kolonii są 3 obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Innymi słowy, masz wybór, ale tylko w granicach, jakie dla ciebie wyznaczyliśmy. Amerykański myśliciel Eric Hoffer w swojej książce The True Believer stawia tezę, że ruchy ideologiczne opierają się przede wszystkim na frustratach. Ludziach niezadowolonych ze swojego życia, dla których bycie sobą jest doświadczeniem negatywnym, bo nie są w stanie udźwignąć ciężaru własnych klęsk i słabości. Nieźle koresponduje to z sytuacją zesłańców z gotikowego świata. Człowiek skazany na więzienie, jakkolwiek przestronne, pozbawiony nadziei opuszczenia go kiedykolwiek, a do tego wyposażony w perspektywę ciężkiej harówy do końca swojego życia, z pewnością jest sfrustrowany. Diablo sfrustrowany, nic nie zależy od niego, gdzieś w życiu pobłądził i teraz przez całą jego pozostałą część będzie musiał tyrać w kopalni, zażerać się gulaszem z chrząszczy i uciekać przed diabli wiedzą czym, a jego wynagrodzeniem będzie garstka gruzu, który zresztą sam wykopał. Nic nie obrazuje kondycji psychicznej skazańców lepiej niż wypowiedź Lestera. Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Wracając do Hoffera, wydziela on szereg czynników, które powodują konsolidację i umacniają pozycję rozmaitych ruchów ideologicznych. Po kolei. Pierwszy, nienawiść. To chyba najważniejszy czynnik. Im wyraźniejsze odgrodzenie się od wroga, tym stabilniejsza moja pozycja. Poczucie pogardy dla wszystkich prócz zwolenników własnego ruchu ideologicznego jest czymś fundującym dla każdej ideologii. Jak pisze Hoffer, ruchy masowe mogą powstać i rozprzestrzenić się bez wiary w Boga, ale nigdy bez wiary w diabła. Im bardziej nienawidzimy wrogów, tym pewniej kochamy własną frakcję. Im podlejsi oni, tym wznioślejsi my. Dowodów na obecność tego mechanizmu w Gothicu nie trzeba szukać daleko. W krążących po kolonii narracjach na temat poszczególnych obozów mamy ciągle do czynienia z zamordyzmem czy niewolnictwem starego obozu i barbarzyńską swołoczą nowego obozu. Trzecia opcja to oczywiście... Te świry z sekty! Świry z sekty! Świry z sekty! Spróbuj u tych świrów z sekty! Drugi, imitacja. Potrzeba imitacji wynika w prostej linii z frustracji. Wszak im mniej jestem sobą, tym lepiej się czuję. Im bardziej jestem strażnikiem, tym mniej jestem sfrustrowanym Bulitem czy innym Januszem. Stąd uniformizacja członków każdego obozu, stąd powtarzane... Za potęgę magii! Czy... Zbudź się! Czy inne. Za Gomeza! Chodzi o wejście w pewien rytuał, który uczyni więźniów jak najmniej konkretnymi jednostkami, a jak najbardziej kolejnymi egzemplarzami tego samego. Weźmy takiego Karima. Chcąc go sprowokować, bohater zaczyna rzucać inwektywami. Spójrzmy zasłonę milczenia na... jakość tych prowokacji. Ważne jest to, że Karima nie rusza szydzenie z jego aparycji, zarzucanie mu tchórzostwa czy głupoty, ani drwienie z jego rodziny. To wszystko odnosi się do niego jako jednostki, a ważny jest tylko Karim jako najemnik. Dlatego dopiero gdy oskarżymy go o chęć przypodobania się ideologicznemu wrogowi, prowokacja się powiedzie i Karimowi puszczą nerwy. Co? Ty gnido! Nie wiesz, o czym mówisz? Nowy obóz ma was gdzieś. Trzeci, perswazja i przymus. Dążenie do zdobywania zwolenników jest oczywiście koniecznością każdej ideologii, ale Hoffer zwraca uwagę, że zarówno słowne przekonywanie innych do przyjęcia określonych racji, jak zmuszanie ich do tego siłą, pełni przede wszystkim funkcję umacniającą przekonania członków danego ruchu. Im więcej nawróconych, tym silniej wyznawcy odczują słuszność swoich idei. Im więcej zbrodni w imię idei, tym znioślejsza idea, która te zbrodnie usprawiedliwi. Gothic nie pogłębia wprawdzie występujących w nim postaci na tyle, by zaobserwować ten mechanizm psychologiczny, jednak apostołów poszczególnych obozów jest w Dolinie Górniczej na pęczki, a każdy przekonany, że... Moja racja jest racja najmojsza! A każda inna idea jest mu wroga i wstrętna.
4. Przywództwo. Podstawową funkcją wodza nie jest wbrew pozorom koordynowanie masą wyznawców i troska o osiągnięcie wyznaczonych celów. Rola lidera polega na uosabianiu realności wyznawanych idei, na podkreślaniu ich potęgi i autentyczności przez zaznaczanie własnej siły. Skoro wódz jest potężny, mądry i pozbawiony wątpliwości, taka sama wszak musi być jego racja. Dobrze licuje to w sumie z wszystkimi przywódcami kolonii karnej. Mamy przecież Lee owładniętego poczuciem niesprawiedliwości i rządzą zemsty na królu. Gomeza, o którym wiemy, że to najpotężniejszy człowiek w całej kolonii. I nie cofnie się przed niczym. Oraz Iberiona, który jest, a jakże, jaśnie oświecony. Co istotne, jak pisze Hofer, sfrustrowani podążają za przywódcą nie tyle ze względu na wiarę, że prowadzi ich do ziemi obiecanej, co ze względu na poczucie, że prowadzi ich z dala od ich własnej niechcianej tożsamości. To nie przypadek, że gdy Iberion odkrywa prawdziwą naturę śniącego i decyduje się skierować bractwo do konkretnego celu, zamiast podtrzymywać mgliste duchowe praktyki, obóz na bagnie zaczyna chwiać się w posadach i dochodzi do rozłamu. 5. Działanie. Im mniej czasu wolnego, im lepiej naoliwione tryby ideologicznej maszyny, im więcej osób zaangażowanych w walki, rozrywki, pracę, administrację, tym lepiej dla ideologii. Dodatkowe punkty za masowość i drużynowość zlecanych wyznawcom zajęć. Dla sfrustrowanych działanie i odurzenie są błogosławieństwem, odwracającym ich wzrok od własnej nędzy. Stąd walki na arenie w starym obozie, rejzy szkodników, bijatyki i ryżówka w nowym obozie, czy narkotyzowanie się skrętami i masowe uczestnictwo w nauczaniu na bagnach. 6. Podejrzliwość. Skoro ruchy masowe gromadzą w swoich szeregach przede wszystkim frustratów, przekonanie o nikczemności towarzyszy jest nieodzownym elementem ideologii. Z niego zaś wynika wymóg potwierdzania na każdym kroku swojego oddania przywódcy i idei. Bo skoro ja jestem podły, to współwyznawcy są tak samo podli, więc muszę podejrzewać ich o nieprawomyślność, co znaczy, że z pewnością wszyscy podejrzewają też mnie. Krótko mówiąc, wyznawcy uparcie i radośnie sami szpiegują się nawzajem w najlepsze. W produkcji Piranha Bytes nie ma wprawdzie rozbudowanego systemu donosicielstwa, korińskiego NKWD czy innej inspekcji robotniczo-chłopskiej, ale w jakim stopniu z tą podejrzliwością związana jest konieczność wielokrotnego dowodzenia swojej lojalności, nim dane będzie bohaterowi przystąpić do wyższej szarży w dowolnym obozie. W każdym razie świat przedstawiony pierwszego Gotika jest przestrzenią starcia ideologii, od których początkowo nie sposób uciec. Wszystkie bowiem starają się nas zawłaszczyć, czy też posługując się terminologią Altizera, interpelują naszego bohatera. Można by tu pokusić się o przyporządkowanie każdego z obozów jakiemuś zespołowi poglądów znanemu nam z rzeczywistego świata. Stary obóz jako dążący do podtrzymania status quo i dobrze usadowiony na swojej pozycji hegemona mógłby śmiało pretendować do symbolu sił konserwatywnych, wrogich samowoli i progresywizmowi nowego obozu, a konkurujących z fideistycznym bractwem z bagiem. Ale to już opowieść na inny film. Wracając jednak do ideologicznej natury Gotika. Jak wiemy z fabuły, począwszy od 4 rozdziału, Bezimienny zaczyna się jednak wyrywać z opisanych przeze mnie wcześniej ideologicznych pęd. Znamienne, że za każdym razem wiąże się to z narobieniem sobie nowych wrogów. Po rytuale przywołania kompromituje się ideologia sekciarzy, których pod koniec gry będziemy zwalczać. Później po współpracy z magami wody stary obóz przekreśla bohatera, a bohater przekreśla stary obóz. W końcu po kradzieży energii z kopca rudy zrywamy ideologiczne więzy także z nowym obozem. Droga bohatera do sukcesu, czytaj zniszczenia bariery i odzyskania wolności, jest zatem drogą od ideologicznego zaangażowania do samodzielności intelektualnej, której symbolem jest oczywiście stojący poza, czy raczej ponad, ideologicznymi rozgrywkami wodzów Doliny Xardas. Niejako sprawdzianem wspomnianej samodzielności intelektualnej bez jego jest zagadka golemów, przy czym pomijmy milczeniem jej banalność, jest dla mnie istotna jako pewien strukturalny element opowieści i nie interesuje mnie sama jej treść, która uwłacza nawet średnio rozgarniętemu orkowi na ciężkim tripie i polobotomii przeprowadzonej przez wioskowego szamana bez rąk. W każdym razie postać Xardasa to czytelna figura mędrca, bielmo na oczach jest symbolem jego zdolności do pojmowania faktów niedostrzegalnych dla innych, jego wolności od ślepoty ideologicznej. I to on staje się przewodnikiem Bezimiennego w chwili, gdy nasz bohater oczyszcza się z wpływów trzech obozów. Gotik jest zatem opowieścią o przechodzeniu naszej postaci od uwikłania w fantazmatyczne potyczki między ideologiami do autonomii realnego wpływu na losy własne i otaczającej go rzeczywistości. Banał? Pewnie tak, ale zarazem jakiś rodzaj uniwersalizmu, na który dobrze zwrócić uwagę. Warto tu jeszcze zastanowić się nad specyficzną bezimiennością bohatera. Jasne, jest to motyw zakorzeniony w kulturze, nie tylko zresztą gier komputerowych, bo przewija się od antyku i Biblii przez średniowiecznego Everymana po bohaterów Drogi McCarthy'ego czy Bezimiennego z Planescape Torment. Ale jeśli spojrzymy na gotikowego protagonistę od strony, która mnie tu interesuje, narzuci się pewien wątek z książki Slavoja Žižka. We wzniosłym obiekcie ideologii słoweński filozof tak opisuje ideologiczne działanie. Wielość płynnych, znaczących, protoideologicznych elementów przybiera postać ustrukturyzowanego, jednolitego pola w wyniku interwencji punktu węzłowego, który je pikuje, powstrzymuje ich ślizganie się i utrwala ich znaczenie. Bełkotliwe? Już wyjaśniam. W koncepcji Žižka takie słowa jak na przykład ekologia mają wiele znaczeń, między którymi krążą. Można być ekologiem interwencjonistą, który uważa, że Ziemię ocalić może jedynie strukturalne rozwiązanie na poziomie ponadnarodowym. Można być ekologiem socjalistą, przekonanym, że źródło eksploatacji przyrody leży w kapitalistycznej gospodarce. Można być ekologiem konserwatystą, twierdzącym, że człowiek powinien wrócić do natury, uciekając z cywilizacji, która jest dla niego źródłem cierpień itd. Te różne znaczenia jednego słowa zostają zapikowane, czyli zatrzymane czy zamrożone. Zyskują twarde, pojedyncze znaczenie dopiero wskutek pojawienia się pewnej wykładni ideologicznej. Bohater Gotika byłby w kontekście myśli Žižkowskiej bezimienny właśnie ze względu na to, że nie został zapikowany. Żadna z ideologii nie przypisała mu imienia, nie zamknęła go w jakiejś formule, nie wyznaczyła mu funkcji i miejsca w swojej strukturze. Jego bezimienność jest symbolem wolności i dostępu do prawdy. Podobnie jak bielmo Xardasa. Xardas może tylko widzieć w sposób niezideologizowany. Główny bohater gry. Działać. Jest to rzecz jasna tylko jedna z interpretacji Gotika. Możliwy jest też szereg innych i jeśli któraś z nich siedzi ci w głowie, a masz ochotę gdzieś ją rzucić dla potomności, zachęcam do komentowania na YouTubie czy Reddicie. Linki poniżej. Chętnie przytulę też każde szery, łapko, lajki i subskrypcje, więc kliknij co trzeba na pochybel Gomezowi. I troszkę inaczej niż poprzednio, śledź kulturę. Tyle ode mnie. Twój ruch.